Witam Was w kolejnym odcinku z gry Skoki Narciarskie 2006. Zapraszam do stawienia subika, do stawienia łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z tych skoków. No i tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, dzisiaj będzie turniej japoński, Mistrzostwa Świata Juniorów, ale najpierw jeszcze Puchar Kontynentalny. Pierwsze, sobie pójdziemy na trening, ze 3 skoki na małej sobie pójdziemy. Dobra, jeszcze w siłę wybicia sobie pójdziemy. Potem już może w co innego. Zapisujemy grę, sponsora mamy, wszystko jest. I potem może sobie pójdziemy do sklepu jeszcze przed tymi mistrzostwami. Czemu nie? Zobaczymy jak to będzie. Dobra, start. Lillehammer K90. Oto przed nami po raz kolejny. Widzimy zawodnika. Dobra, już tu sobie nie będziemy tak długo. Widzimy zawodnika czekającego na sygnał startowy. Słuchać tych komentatorów, bo już słyszeliśmy bardzo dużo razy. Myślę, że wy też widzowie. Znaczy no. Mocno wyszedł z progu. Jak mówię, słyszeliśmy to na myśli wszystkich. Chociaż odległość była całkiem niezła. To była niezła odległość, 75 metrów? Oglądają Państwo wyniki pierwszej serii konkursu. Super odległość, dobra. Kiepski początek, widzowie. Mamy kiepski początek. Ale nie szkodzi, nie szkodzi. Kiepskie początki. Ostatni odcinek też był kiepski początek. Technikę lądowania tym razem sobie pójdę. W ostatnim odcinku też był kiepski początek, a potem my wygrywali. Jest. A na rozbiegu jest kolejny dobre. Zawodnik. Po nim możemy wiele oczekiwać. No nie chwal mnie tak, bo jak zepsuję skok, to będą jaja, dobra. Boom. Mocno wyszedł z progu. Ładnie w sumie w locie było. Niezbyt udany telemark. Ej no. Osiągnął dobrą odległość. Ta skocznia mi chyba nie siada coś. Czekajcie, które będzie miejsce? Jest! Jest kwalifikacja. Teraz oglądamy skoczka, który właśnie zajął miejsce na belce startowej. I teraz tylko jak najlepiej skoczyć. No już nie będzie tak jakiegoś doskonałe dobrego miejsca, ale mogę przynajmniej dobry skok oddać. Dobrze, dobrze. To skok o przyzwoitej długości. A zobaczmy sobie jedną powtóreczkę, bo rzadko spójrzmy patrzymy. Na powtórkę. Bardzo ładne noty, tutaj 20, 19,5, 20, 18,5 chłop z Finlandii dał, ale na szczęście niezaliczona ta nota jest. No i które proszę będzie państwa, miejsce? Czeka. Oto przed Państwem tabela z wynikami. 24. Dobra widzowie, idziemy sobie rozwój, trening, 4 skoki na małej. Formę, bym się nie przetrenował. Jest, bardzo dobra forma, o to chodziło. Sponsora mam, także bo właśnie mi wyskakuje w sumie jak miałem sponsora. I co jeszcze wam powiedziałem, że pójdziemy sobie może do sklepu przed tym wszystkim. Także dajemy sobie tutaj sklep. No tu nie są drogie te rzeczy, także myślę, że sobie mogę pozwolić na jakieś narty? Może? Za jakieś kurcze, ale po ile są najdroższe? Ło matko, to mnie nie stać na takie narty. Na pewno, ale myślę, że takie te mam w posiadaniu. Myślę, że takie za 4000 gdzieś lub kombinezon, co lepiej. Za 5000 też by dało radę. Za 6, do 6000 mogę kupić coś. Bo muszę trochę kasy zostawić sobie na trening. Zobaczmy jeszcze kombinezony. Jakie są? O, ten jest fajny w sumie. 4, 5, coś, 6. O i tutaj już 12, dobra. To kupimy sobie na początku może narty. Kupimy sobie te narty, te za 6 myślę 100. Są dobre, bardzo dobre one są. Także kupujemy sobie narty, uwaga, uwaga, 6100. No stan konta się trochę pomniejszył. Oj, dlaczego ja tu zmieniam kolory w ogóle? Ja chcę nart kolor, ale w sumie to ładnie wyglądały. One ładnie wyglądają w każdym kolorze, wam powiem. I co tu się stało z kolorem kombinezonu? O, właśnie, ten jest w posiadaniu. Narty, jakieś złote właśnie takie, żeby tutaj pasowało do tego, coś takiego, o. Ładnie to wygląda. No i mamy nowe narty, miejmy nadzieję, że to będzie... że dobrze się sprawią po prostu w turnieju japońskim. Hakuba K120, zaczynamy. Bardzo dobra forma, myślę, że będzie dobrze. Zapraszamy na turniej skoków w odległej Japonii. Jego pierwszą odsłoną są zawody w Hakubie. Przypomnę Państwu, że turniej japoński jest częścią cyklu Pucharu Kontynentalnego. I dobra. Proszę Państwa, na sygnał... Mamy nadzieję, że... Na skok czeka kolejny zawodnik. Oby było dobrze, do...
Niezłe odepchnięcie. Zobaczymy, czy te narty, ta forma coś dało. Na pewno coś tam dało. Dobrze wyszedł z progu. Wow, jakie kurcze problemy z... straszne w locie. Z idealnym telemarkiem. 99,5 metra. No, według mnie to był krótki skok. Będzie kwalifikacja. Oglądają państwo. Nie, o kurde. Do drugiej rundy awansuje 30 najlepszych skoczków. Dlaczego? Dlaczego nie? Publiczno... A tak blisko było, kurczę, sobie poszedłem specjalnie w formę przed tym wszystkim, a tutaj 31 miejsce. Dobra, sponsorze, dawaj mi tutaj umowę. W takim razie będziemy sobie jeszcze ze 3 skoki musieli iść w formę. Na małej. Znakomita forma, okej. To teraz już musi być dobrze. Hakuba K90. Witamy na Dalekim Wschodzie. Dzisiaj witamy. Na treningu. Ciekawe, jaki skok odda ten zawodnik. No ciekawe, zobaczmy to. Czy się zakwalifikuje w końcu? Chciałbym. Doskonałe wyjście z progu. Bo w tym odcinku jak na razie dosyć słabo. O! Był to skok na bardzo dużą odległość. Nie, no dobra, widzowie, nie robię z siebie. Oto powtórka tego skoku. I tak to wygląda. Noty 20, 20, 20, 20, 19,5. Bardzo ładnie w sumie. Zobaczmy sobie jedną powtóreczkę tutaj. Bardzo ładny skok, myślę, że będzie dobre miejsce. Piąte, bardzo ładnie. Mamy nadzieję, że obejrzymy daleki skok. Ładne odepchnięcie. Może być przynajmniej. Oczywiście mogło być lepiej, ale... Mocno wyszedł z progu. Ładnie, stabilnie, dosyć nie! Niestety, popsuł bardzo daleki skok. 79 metrów, no mogło być dużo lepiej. Tak wygląda tabela końcowa. Ale 14 miejsce, no tragedii nie ma. No jest lepiej niż ostatnio na pewno. Już nie idziemy sobie teraz w formę, teraz sobie pójdziemy w coś innego, ze 3 skoki na małej w technikę lotu na przykład. Tutaj sobie musimy trochę we wszystko też iść. I Sapporo K120, może w Sapporo będzie lepiej, no bo jak na razie tutaj słabo. Zapraszamy do Sapporo na ostatnią odsłonę turnieju japońskiego. Dzisiaj poznamy medalistów tego turnieju. Przypomnę państwu, że turniej japoński jest częścią cyklu pucharu. Ej, dobra, już słyszeliśmy tą wypowiedź. Ciekawe, jaki skok odda ten zawodnik. Okej, odepchnięcie od belki. Takie se, mogło być lepsze. Doskonałe wyjście z progu. Problemy tutaj od razu po odbiciu, ale... Może być. Myślę, że powinna być tu kwalifikacja. Jest! Na całkiem dobrym piątym miejscu. Dobrze zaczął. No, dobry teraz początek. Doskonałe wyjście z progu. Może być. O, będzie bardzo, bardzo ładny skok. To dzisiaj jeden z najdalszych skoków. Szkoda, szkoda, szkoda lądowania, ale będzie i tak dobre miejsce. Jest pierwsze, wygrywam. Przed państwem końcowa tabela całego turnieju japońskiego. No niestety dopiero 16 miejsce w japońskim, ale 2000 zgarniamy. 1600 też. No i bardzo ładnie, a przed nami Mistrzostwa Świata Juniorów, więc ja sobie tutaj formę oczywiście, nie, na małej. Formę 4 skoki, mam nadzieję, że się nie przetrenuję, tak jest, znakomita forma Mistrzostwa Świata Juniorów, haj się zbiera. Co widzowie, kupujemy kombinezon? Nie, bo będziemy mieli problemy finansowe, może w następnym odcinku. Okej, lecimy sobie z Mistrzostwami Świata. Witamy serdecznie na olimpijskiej skoczni. Tutaj, w tej pięknej górskiej scenerii, będziemy świadkami walki o olimpijskie złoto w skokach narciarskich. Czy wygra któryś z faworytów, czy może doczekamy się niespodzianki, tak jak na olimpiadzie w Salt Lake City? No ja chyba nie jestem faworytem. Widzimy zawodnika czekającego na sygnał startowy. O, tutaj będę musiał chyba trzy... albo nie wiem, to są Mistrzostwa Świata, nie wiem ile tutaj... skoków się odda... Znakomicie się wybił! Byleby... czy za... nie, kurczę! Tym skokiem osiągnął dobrą odległość. Ale było blisko bardzo telemarku. O my god. Wyniki rundy kwalifikacyjnej. Jest kwalifikacja na szczęście. Mamy nadzieję, że obejrzymy daleki skok. Dobra, telemark musi być. Telemark musi być. Doskonałe. Może być. Nie, no to co? Dobra, jest forma słaba, to trzeba powiedzieć, że forma słaba, nie ma kwalifikacji. 220 tylko zarobione, dobra. I co?
Mistrzostwa świata zepsuliśmy, tak? O nie, taka słaba forma teraz? Nie, dlaczego? Dobra, jeszcze sobie puchar kontynentalny zrobimy. Dwa konkursy sobie pójdziemy tutaj może w coś innego niż formę. Teraz w technikę lądowania, bo technika lądowania już mnie denerwuje, że jest taka słaba. Lecimy sobie dalej. Potrzebuję tam mieć więcej miejsca. Witamy na zawodach w skokach narciarskich. Właśnie oczekujemy na kwalifikacje do dzisiejszego konkursu, w którym wystąpią wszyscy czołowi zawodnicy Pucharu Kontynentalnego. Publiczność skoczek się cieszy. Dobra. Proszę Państwa, popatrzmy na tego zawodnika. Nie! O nie! Nie trafiłem sobie w pomiń skok. No świetnie, po prostu świetnie. Doskonałe wyjście z progu. No dobra. Przynajmniej jest lądowanie. Oto wyniki ruchu. Jesteśmy ciekawi, co pokaże ten zawodnik. 12 miejsce, nie najgorzej, ale no dobra. Teraz trzeba oddać dobry skok. Wyszedł z progu? Ej, dlaczego tak słabo wyszedłem z progu? Dobrze. Lądowanie z idealnym telemarkiem. Ważne, że jest telemark. Przyzwoitej długości. Jesteśmy ciekawi. Oto tak. Na belkę wchodzi kolejny skoczek. 8 miejsce, nie jest źle. Ale my tu musimy w kontynentalnym zacząć coś więcej wygrywać. Dobrze wyszedł z progu? No, ładnie to wygląda. Nie, spóźniłem. Był to skok na bardzo dużą odległość. Dobra, no trudno. 11 miejsce, słaba forma niestety. No co ja wam, widzowie, poradzę, może w następnym odcinku będzie lepiej. Idziemy sobie 4 aż skoki. Zaszaleję tutaj. W technikę lotu. Na małej może być jeszcze. Okej. I lecimy sobie z ostatnimi zawodami chyba w dzisiejszym odcinku. Czyli będziemy kontynuować tej słabej formy na razie. Kolejny. Proszę Państwa. Publiczność. Proszę Państwa, czekamy na skok tego zawodnika. Przy odrobinie szczęścia może osiągnąć dobry wynik. No ale w tych skokach już jest, że czasem lepiej, czasem gorzej. To już znacie z poprzednich sezonów. O! Ładnie! Doskonałe lądowanie! Ładnie, ładnie. Ja już nawet nic w locie nie mówię, tak się skupiam na tym kółku. Pierwsze miejsce. Właśnie zajął miejsce na belce startowej. Może ostatni konkurs dzisiaj jeszcze wygramy. Byłoby dobrze, jest na to ogromna szansa. Doskonałe wyjście z progu. No i bardzo ładnie w locie. Nie, no zepsułem lądowanie. A szkoda, bo to był daleki skok. A odległość świetna i tak będzie pierwsze miejsce. Jest, mamy to. Jest pierwsze miejsce, przynajmniej w ostatnim tutaj, w ostatnich zawodach pierwsze miejsce my zajęli. Dobra, na dzisiaj starczy, bo słaba forma, to też już nie będę przedłużał. Garmisch Partner w kolejnym odcinku, dalej sobie kontynuujemy kontynentalny chyba. Tutaj będzie. No i potem, to już mam na następnym odcinku, turniej czterech narodów, kontynentalny. Szybko te sezony tutaj lecą, tak, że będzie na pewno szybko. Dobra, ja się z wami żegnam, zapraszam do stawienia subika, do stawienia łapeczki w górę jeszcze raz, na pocieszenie, za sobą formę i do usłyszenia.